To jest także pewna swoista opowieść o polskiej wsi. Jest to właśnie jest to opowieść o wsi w sensie mitycznym. To znaczy jest to nie realistyczna opowieść, ale opowieść w kluczu realizm magiczny. To jest także takie kolejne słówko wydry, które przy twórczości Jana Jakuba Kolskiego będzie się pojawiać. I to jest termin, który, proszę Państwa, bardzo mocno funkcjonuje w literaturoznawstwie. On jest związany przede wszystkim z tym boomem na literaturę iberoamerykańską w latach 60., w latach 70., który miał miejsce na całym właściwie świecie, także dotarł oczywiście do Polski, z takimi nazwiskami jak Borges, jak Marquez, Carpenter. To są ci tacy najbardziej rozpoznawalni twórcy. Chociaż warto pamiętać, że sam termin pojawił się w latach 20. i wyszedł z pola sztuk wizualnych i pojawił się w Niemczech. Natomiast literaturoznawcy właśnie z kręgu iberoamerykańskiego po prostu ten termin przejęli i bardzo mocno wypromowali. I właściwie twórczość Jana Jakuba Kolskiego wpisywać się będzie w taki nurt. Czyli realizm magiczny. To będzie próba oddania, złożenia hołdu wyobraźni, można powiedzieć, wierzeniom, mitom, także wszystkiemu, co poniekąd irracjonalne, co kojarzyć się może właśnie z pewną lokalnością, ponieważ Jan Jakub Kolski wybierze, jak już Państwu wspomniałem, pewien obszar przestrzenny jako ten, o którym obsadzał będzie akcję swoich filmów. To będzie zawsze polska prowincja, polska wieś. Jeżeli od tej strony się przyglądać, to także, proszę Państwa, takim znakiem rozpoznawczym wszystkich filmów tych właśnie z tego pierwszego okresu Jana Jakuba Kolskiego będzie to, że one będą dzielić się przestrzennie na takie dwa aspekty. To znaczy z jednej strony będzie to domostwo, takie wiejskie domostwo ogrodzone płotem, to jest bardzo istotne, bo to w tym domostwie będą rozgrywać się w większości zdarzenia. I z drugiej strony bardzo istotna linia horyzontu, o której Jan Jakub Kolski niejednokrotnie mówił w wywiadach. Mianowicie z jednej strony to domostwo otoczone potem, z drugiej strony linia horyzontu. I to jest ten obszar, gdzie Kolski będzie swoich bohaterów konfrontował w tych pierwszych swoich filmach. Kolski będzie także, proszę Państwa, posługiwał się pewną poetyką powtórzenia i nieodwracalności. To są także terminy, które u niego bardzo mocno będą funkcjonować. Mianowicie, jak Państwo się przyjrzycie tym filmom dokładniej, to bardzo specyficznie w tych filmach, oprócz tej przestrzeni, bardzo takiej ograniczonej, a będzie pracował czas. To będzie czas, który będzie można trochę naginać, można powiedzieć. To znaczy, to nie będzie czas płynący linearnie, czas płynący, taki czas świecki, prawda? Tylko będzie właśnie czas mityczny, czas kolisty, prawda? W ten sposób także pracował czas w literaturze iberoamerykańskiej. Myślę tu na przykład o najsłynniejszej powieści z tego nurtu, czyli o 100 latach samotności Marqueza, która była takim zdaniem relacji właśnie z wyobraźni, można powiedzieć, i przepisaniem się taką opowieścią mityczną przez kilkupokoleniową rodzinę. Tutaj struktura ostatniego filmu z tego cyklu Historii kina w Popielawach będzie właściwie takim hołdem, można powiedzieć, złożonym temu, może nie bezpośrednio, ale w momencie, kiedy Jan Jakub Kolski będzie kreował losy wielopokoleniowej rodziny, jak najbardziej w tym kluczu prywatnym, bo to będzie jego rodzina, to będzie rodzina wynalazców kina, to sześciopokoleniowa rodzina, która jest związana z kinem, to jak najbardziej on będzie o takiej funkcji czasu myślał, ten czas będzie w ten sposób pracował.